coś tu warstwy wyrównawcze mamy położone. No i zaczynamy murowanie pod zaszach. Jeszcze tutaj muszę dorobić te końce. No bo zaprawy mi zabrakło tej termoizolacyjnej. Muszę dokupić. No, kontynuujemy. Kontynuacja. Tak, kupiłem zaprawę i kontynuujemy. Prawa dokupiona. I kontynuacja. Poddaszę. Tak, zaprawa powoli wysycha. Jest tylko w stanie taki beton twardy. Jeszcze wam pokażę tę zaprawę. Ile tego, jak to wygląda. Tu zostawiłem, bo trzeba jakoś chodzić do góry. I zaprawa wygląda mniej więcej tak, co mi pobrakowało. No, kupiłem 10 worków, wczoraj 6 wywaliłem. I ważne tutaj są te cieplne koeficjenty. To jest thermal conductivity 0,17. Porotherm ma 0,23 chyba. I o, przewodność cieplna 0,17. O to mi chodziło. No i oczywiście wytrzymałość naciskania M10 musiało być. No, chciałem kupić Porotherma, ale mi powiedziano, że nie jest to dobre, bo inne proporcje to ma, więc niech robię z tym jednym. No, to jest to oczywiście też do zalewania takich tych głupotów między cegłami, między takimi otwory między cegłami i ta podstawowa izolacja i ta warstwa, to jest taka izolacja. No, tyle pobrakowało i 10 worków 1000 zł, kurde. Wczoraj byłem po to i zabrakło. No i myślę, że jeszcze tutaj jest zapas dobry. No. Parę dni i poddasze już prawie gotowe. No. Tutaj jeszcze będę musiał dać nadproża 3 albo 4. To będzie okienko na schody. No i tak to wygląda, górne piętro. Kanalizacje. I co? I tutaj pójdzie wieniec. Tutaj chyba polistyren albo coś takiego. I tutaj wieńcowa ta cegła taka. Zbrojenie beton. Żel beton. Widzieliście, jak się to zakłada to. Dolna ta, to jest taka warstwa wyrównawcza, którą dawałem, potem klej i potem się jedzie klejem. Te dziury się zalewa takim specjalną zaprawą, by zasilić to i by ciepło nie uciekało. No, tu jeszcze taki ćwikielek muszę sobie dołożyć i zalać to tym, właśnie tą sraką tutaj. To jest taka inna zaprawa. No ogólnie tak to wygląda. Górne piętro. Tutaj są te żelastwa. Jedno, drugie. Tutaj są ściany nośne. Tutaj będą też słupy na dach. No, takie krajobrazy.
To wygląda jak basen, kurde. Tutaj akurat taki dla kur. Do góry by się szło dostać. No i idzie też również z pośrodka się dostać przez drabinę. Tak, dzisiaj to są 2 tygodnie, co wylałem ten strop. No i można połowę tych podpór zdjąć. Połowę, zobaczymy, czy dzisiaj to zdążę. Muszę coś tam pozdejmować, bo kurde, muszę tutaj te cienkie cegły naukładać, by potem murować tutaj te dwie ściany, bo tu będzie ten klop mały. A i tutaj z tej palety muszę się tutaj, tam z tej, bo tam są już drewno na dach przygotowane. I będzie malowanie i takie głupoty, nie? I oblowanie tego, i właśnie dlatego kupiłem tą heblarkę. A ogólnie piętro górne to już właśnie z tego boku wszystko to już jest. Tutaj płyną jeszcze te koło tego albo koło całego beton, potem drewno, no i dach. Tutaj będzie szczyt tak i tak pod kątem 40 stopni, myślę. Tu od tej ściany 45 stopni kąt i dach. No i to będzie jeszcze wymurowane dalej. No, tak to wygląda, proszę Państwa. Ciągle kurde piecze. Taki suchy ten miesiąc 9, że ja pierdolę. Nawet baniaki suszy, bo jeden już jest pusty. Zresztą nie będzie w czym kleju kurde robić. Z czego klej robić? No, ludziska, co tu więcej będę gadał, no, widoki zajebiste. Ale co? Do zobaczenia, gdzie tutaj jest to, po czym się drapiemy do góry. Wszystkie te cegły tam nosimy. No. Tak to wygląda. Cześć! Dzisiaj chyba jeszcze podpory może zdejmę. Pa, pa. Jeszcze zapomniałem, bo mam, kurde, gumę do życia w gębie i ktoś mi tam kiedyś mówił, że głupio się to słucha. No ma, trudno kurde, tak już mam, lepiej nie będzie. No i tak i to. No. Komu się podoba budowa, temu się podoba. Komu nie podoba się, temu się nie podoba. Niestety na recyklingi nie mam czasu. Dzisiaj chciałem taki kabelek sobie opierdolić, ale no czasu nie było. Po prostu trzeba murować. Trzeba zapierdalać, jak jest dobra pogoda, nie? Tutaj ściany, tutaj okienka, tutaj będą schody. A i tyle. Cześć, gałgany. Subbetonowy, porządny.